Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym 12 odcinku Torchlight 2. Wchodzimy teraz do tych lokacji, o których wspominałem. Jest tutaj kilka. Misja pierwsza od Gina. Tutaj mamy Cień Skary. No i tutaj zaczniemy może od Skrypty Chaosu. Generalnie mamy chyba 32 poziom. Tak mi się wydaje. 33 już nawet. Troszkę punktu zainwestowałem. Kurczę, zainwestowałem w zręczność, która nam daje trafienie krytyczne, większy procent i szansę na unik. Oraz zmniejsza karne obrażenia w przypadku niezdarnego ataku. A tutaj siła oczywiście jest jako modyfikator przedmiotów oczywiście. Dobra. Tutaj mamy zadanie tajemnica Zero Heroes. Chyba o to chodzi. Szukaj króla bez twarzy w wiekuistym pałacu. Nie, to jest Krypta Host, to jest chyba co innego. No nieważne, zobacz, lecimy. Tutaj nie byliśmy w każdym razie. Dobra, super. Będę wymieniał komputer na nowy. Stary idzie do lamusa, będę musiał sprzedać. I miałem taki problem z Windowsem. Może nie problem, ale wątpliwość. Bo miałem Windowsa 8.1. Zrobiłem aktualizację do 10, tylko że to było w roku 2015. No i teraz przyszedł czas na zmianę komputera. I się okazało, że można to przepięć, że tak powiem. W tym momencie robię aktualizację Windowsa i będę nagrywał instalkę na nośnik USB. Wówczas będę mógł tutaj zainstalować Windowsa na nowym komputerze. Tylko jeszcze pytanie zadałem do pomocy technicznej, do supportu Microsoftu. Czy muszę usunąć starego Windowsa? Jeśli tak, to w jaki sposób? Właśnie mi się pojawiła informacja, że aktualizacja została zainstalowana, kiedy mam uruchomić komputer. Także wymieniam po prostu sprzęt na nowy. Jakie pozespoły wymieniam, to może nagram jakiś materiał, to zobaczycie. Nic szczególnego, karta graficzna pozostaje ta sama jak na razie. GTX 1070 Ti. Natomiast wszystko resztę jest wymieniane, oprócz też monitora. No i myszki tam, to zostawiam na razie. Płyta, procesor, pamięci, dysk, zasilacz, obudowa. To wszystko będę wymieniał. Oczywiście kupuję procesor Intela raczej. Ja pierdzielę. Dobra, wracamy się do miasta. Ja tutaj użyję później. Wytnę sobie to. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Zaoszczędziłem 5000 sztuk złota. Wracając do tematu Windowsa, to w 2015 roku kupiłem wersję Box. Tutaj z dwiema płytami DVD. Jedna z wersją 32 bit, druga 64. No i teraz będę mógł właśnie użyć jej, może nie płyty, ale zrobiłem sobie właśnie instalkę na pendrive'ie. Będę mógł na nowym kompie zainstalować, więc elegancko. No i dzięki temu zaoszczędzę 500 zł.
tyle obecnie kosztuje dziesiątka i w skomie. Na Allegro to można by kupić za 350 może jakąś. Nie wiem czy do końca legalną wersję, ale dobra. Temat Windowsa zamykamy. Zobaczymy jak się będzie nowy komputer sprawował. Taka wymiana będzie mnie kosztować w granicach 3000 zł, tylko jeszcze się zastanawiam nad chłodzeniem wodnym na procesor, a zwykłym wiatrakowym. Zwykłe chłodzenie można kupić nawet za 65 zł, takie fajne już. Za 105 zł mamy ulepszoną wersję tego chłodzenia miedzianego z wiatraczkiem. Natomiast za 300 kosztuje chłodzenie wodne. Tylko tak, ja nie będę się bawił jakieś podkręcania raczej. Chyba, że mnie nagle znajdzie, ale nigdy do tej pory tego nie robiłem. Na chłodzenie wodne 300 kosztuje mi. 300 zł do 65. Ja wiem, że tam będę miał parę stopni, może mniej, na procesorze. Ale nie wiem, czy to jest warte zachodu. Zaoszczędzę prawie 240 zł. A te 240 zł można wpracować na lepszy procesor. Chociaż tego trochę braknie, 250 za mało. I będę kupował dysk SSD na M2. On ma tam odczyt w granicach 3000 mega, zapis w granicach 1000 MB. Aktualnie używam też dysk SSD, ale systemowego. To mam w granicach 400-500 mega, odczyt zapis. Więc będzie lepiej. Będzie lepiej, mam nadzieję. No i obecnie używam DDR3, niestety 2400 MHz mam ustawione. Lekkie podeszwy. Nie wiem, to co osiągnięcie z Google. Chyba związane z rozdeptywaniem przeciwników. Się przydała ta umiejętność teraz. Gra jest świetna po prostu i chyba będę grał na New Game Plus. Żeby troszkę osiągnięć zdobyć. Tu też mamy przejść. Cztery wieżyczki. O, nieźle. O kurde, ale wypadło tutaj hajsu. Zręczność, to odpada. O kurde, zero Hirowie, kolejny set. Ja cię pierdzielę, nie ma gdzie tego trzymać wszystkiego, szczerze powiedziawszy. Ej. Zdrowia, moca i zręczność.
A to tego używałem chyba wcześniej, nie? Tak, wcześniej używałem tych spodni. Przed lodem mamy mało odporności. Weźmy to, dajmy tu. Trzeba, że jesteś w tej klej, no to po co to trzymać w skrzyni? W skrzyni to mi nic nie daje. A to jest pierwsze piętro, gdzie jest drugie? Musimy szukać drugiego piętra. Tu trzeba uważać, bo tu można się wybrać na drugi świat. Super poziom. Zdobyty. Sezamie, otwórz się. No ma schody w dół. Szkoda, że tu nie miałem żadnych tajnych przejść. Kurde, ta krypta chaosu dosyć duża jest. 12 minut zajęło nam przejście pierwszego poziomu. Już na dodatek ciemno jest. Wow, ale agresja. A mana się dosyć szybko ładuje. O Boże, będzie ciężko. To lokacja taka malutka. Ponoć ma na ten. Nie ma odporności. Nie. Thank you.
Kurde, tych przeciwników. Kurde, mieliśmy tę moc, nie używałem jej. Shit. O, ja zepsułem. Sprawę. Jak na coś tam się aktywowała umiejętność? Nie, dobra, jednak nie korzystamy trochę tego. No ale tutaj de facto nic nie było ciekawego. Możemy wracać na powierzchnię. Dajmy tu tak z 10 punktów. A tutaj mamy tych punktów 5 już. 40 poziom jest wymagany. Dobra. Wymaga kosturu lub różdżki, okej. Może będziemy tej umiejętności używać, ale na razie nie. Da, idziemy teraz do nowej lokacji. Mamy trochę tych zadań tutaj do wykonania. Mam nadzieję, że czasu starczy. I już jesteśmy na miejscu. Kolejna lokacja przed nami. Centrum Roju. I tutaj mamy zadanie już do wykonania. O, Harap przysyła cię z ładunkami. W końcu dobra wiadomość. Nie trać czasu na szukanie pozostałych, tylko ja przeżyłem. Coś jest nie tak z niektórymi ulami. Wyglądają na zarażone. Musisz znaleźć zaminowane ule i je wysadzić, a potem wejść do ula rozrodowego i zniszczyć wszystkie zainfekowane jaja, jakie znajdziesz. Dobra, bierzmy się do roboty. Zacznijmy może od lewej strony. To mamy pierwszy ul. Aha. Fu. Fu.
nie ma ten noża. Chociaż. Ja przyznaję, że mnie już chyba 4 razy zginąłem. No, ja bym wybrał ten tryb hardkorowy. No to byłoby ekstra. Czekajcie, bo tutaj coś jest. Aha. To może się wrócę. Ten ul jakoś zniszczymy. O, to jednak nie ma wyjścia. No dobrze. Trzeba naokoło gnać. Dopiero 35, kurde. Przepraszam bardzo. A tu co to jest? Aha, wejście w lokację. Dobra, tu mamy czysto, jeszcze jedna ta została. Jedno gniazdo. To się domany. Ale tylko tyle. Your pet has departed. Dobra, musimy sobie radzić bez psa teraz. O kurczę. Ale mi się chce spać. Ul rozrodowy.
Fajne zadanie, trzeba przyznać. Przepraszam. Kawał drogi jeszcze nas czeka. To zatrzymało, ale nie jest trudne. Zaraz usnę. Ja pierdzielę, mi się chce spać. A chyba mam ukrytą lokację. Spoko.
have a new quest. To tu mam jakieś rurki robota. Odszukaj więcej części robota. Fragmenty robota. O matko, co to jest? Fragment robota, gdzie jest? No tu czegoś takiego nie ma. No dobra. Będziesz szukać, będziemy szukać tego fragmentu robota, ale to... Dawaj ty! Oczywiście w ekwipunku nie mam. Nie wiem, kto mi to zadanie zlecił. Król bez twarzy to jest to. Powróć do Zeryfeuszu. Odszukaj króla bez twarzy. Aha, dobra, to wszystko gra. Jeszcze zostanę ten król bez twarzy. No i będziemy w następnym odcinku wykonywać jeszcze misję. Pierwsze zadanie Gina też. Tylko wrócimy się jeszcze do miasta, żeby ukończyć to zadanie i posprzedawać graty i może coś kupimy. Nie, to to zadanie mi zlecał. A, tu jest coś, dobra. Dobra, to wyprzedaj. 3600, to tego nie musimy kupować. 2700. A, mamy tego tyle, że nie trzeba kupować, ale many mamy mało. 90, to jest 110. Mana jest droga, fix widzę. Udało ci się wyeliminować problem. Cudownie. Gdyby nie twoje zwycięstwo, zaraza mogłaby roznieść się na inne ule na pustkowiu. Rozmawialiśmy z Joshą o twoich czynach. Chcę cię zaprosić do naszego okręgu handlowego. Możesz teraz kupować od niej rzadkie przedmioty. Oczywiście po niższej cenie. Nie wiem, czy zdrowia. No to nie za wiele tych rzeczy ma. Dobra, wracamy. Solne pustkowia. I moi drodzy, to byłoby na tyle. Kończę ten materiał. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Coś tam pogadaliśmy. Także tutaj zaczniemy kolejny odcinek, 13 już. Ja się z wami żegnam, dzięki za uwagę i trzymajcie się, hej hej!